W Stanach Zjednoczonych obchodzono w ostatni weekend Dzień Ojca. Obchodzony on był również bardzo uroczyście i w Chicago. Tam nastąpiła wojna gangów, gdzie 104 osoby zostały postrzelone, a 14 osób zginęło, w tym kilkoro dzieci. Zarówno sprawcy, jak i ofiary to byli Afroamerykanie. I teraz jakoś cisza. Jakoś nie podkreśla się zupełnie kwestii rasowej, w przeciwieństwie do poprzednio znanych nam wypadków. Nic, nie ma na ten temat ani słowa. Aktywiści Black Lives Matter, że czarne życie ma znaczenie, milczą. Milczą jak zaklęci.